też fajnie wieża się odbija, zobacz. Super, nie? Stacja kolejowa w Toronto, czyli Union Station. I zaraz naprzeciwko jest hotel Fairmont Royal York. Czyli jeśli ktoś chce wybrać się tu pociągiem i nie mieć daleko do hotelu, to hotel Royal York jest vis-a-vis. Idziemy do lobby. Royal York. Nie będziemy sprawdzać tutaj pokoi. Ja byłam kiedyś. A tylko zobaczymy lobby. Lobby jest bardzo ciekawe. I właśnie serwują high tea. W tym czasie. Tak wygląda lobbyca Fairmont Royal York w Toronto. Ładny sufit, nie? Fairmont Hotels are so classy. Jakie ładne kompozycje na Dzień Kanady. Czerwono-białe. Pokusuj się. Fokus. Fokus, fokus, fokus. Randall. Nie chcę się pokusować. Co za jeden. To ciemno tu jest, dlatego chyba nie chcę fokus. Normalnie nie chcę fokus mi. Co za gnojek. No idziemy teraz po schodach takich kręconych. Nie umyję im te czyby, tylko ile dadzą. Nie, yeah, okej. Okay. Tu masz Fairmont Royal York wjazd. A tak pięknie to jest. Te wieżowce z tymi złotymi szybami. Widzisz? No i tu idziemy sobie. I można sobie zrobić selfie. Hello. A nie, musimy tutaj przejść. Stary City Hall. Ten. Obok niego jest ten okrągły, ten nowy. Pójdziemy tam też. Teraz idziemy do mojego ulubionego pasażu tutaj. Zaraz zobaczymy. To jest mój ulubiony pasaż. Pseudogotycki. Także Madzia. Jak byłyśmy, te drzwi się... Oh my god, drzwi jakieś się nie chcą otwierać. Okej. Okay. Także Madzia, jak byłyśmy w Mediolanie kilka dni temu, to było też coś w tym rodzaju, ale nie do końca. A tutaj jest właśnie taki pasaż, który ja bardzo lubię. Toronto. Niby gotycki, nowoczesno-gotycki. Tak. A tu jest bardzo fajna podłoga w tym banku. Świeci się tak, jakby to było jezioro. Tam jest taki outdoor area. I z
stary budynek jest zabudowany tutaj w środku. Jest bank. RBC Royal Bank. Globus. To kiedyś stało na ulicy i dobudowali resztę do tego. No i stąd widać najlepiej tą perspektywę tego budynku. Tutaj mamy jeszcze też, a tutaj jest restauracja Marsze, którą bardzo lubię. Marsze w Toronto, Mövenpick, czyli szwajcarska. Sorry. I to są takie stacje, w których wybierasz sobie jedzenie. Ja bardzo lubię tą restaurację. Dlatego, że ja jem oczami i ja bardzo lubię jeść różne rzeczy, po troszeczkę z różnych rzeczy i tutaj jest to perfekt. Bo wtedy wybierasz sobie i kasują cię później przy wyjściu. Wybór tutaj jest zawsze bardzo, bardzo dobry. Tu mamy różne seafoods. Tu mamy roast beef, chicken, kiełbasy, sausages, rosti, which is traditional Swiss dish. Pozdrawiam Agnieszko. Tu mamy so that's traditional Balkan dish z former Jugoslavia. Kish. Różne rzeczy. Sałatki. Co tam jeszcze mamy? Desery. Crepes, naleśniki, tu mamy jeszcze więcej deserów, takie typu patisserie, Napoleon Square, nice. Fajne deserki, a tu mamy coffee, muffins, juices. Oh my god, tu mają oysters. Ja uwielbiam oysters. Gdzież tu są właśnie te oysters? Także masz, no nawet nie są drogie, $2 za jedanego. Nice. Chyba, że nie mamy czasu, bo musimy lecieć, bo oysters bym sobie zjadła. Tu mają sushi też. Tu mają sushi bar. Okej, zobaczmy jakie mają sushi. A tu są tylko produkty do przygotowywania sushi na razie. Skoro to jest szwajcarska restauracja, to oczywiście są czekolady Linda. Moje ulubione, ale nie będziemy ich brać dzisiaj. Jest ta restauracja Mövenpick i jest ten piękny pasaż. I wychodzimy teraz z niego. I to jest właśnie wspaniała rzecz w Toronto, że masz nowe pomieszane ze starym. Także wszystko tak ładnie współgra z sobą. Robi się z tego bardzo fajne miasto. A teraz idziemy ulicą Yonge Street, która jest najdłuższą ulicą świata, ponieważ ma aż 2000 km.
Ok, tu jest ulica Wellington w remoncie, więc nie ma za bardzo ruchu. I to jest ten budynek z tym właśnie trzywymiarowym mural. Nie wiem, jak to po polsku, freskiem. O, tutaj właśnie. I idziemy tutaj usiąść sobie w parku przy fontannie i zobaczymy ten mural zaraz. Toronto w ogóle jest miastem, które ma bardzo dużo zieleni. Tutaj jest jeden z przykładów, bardzo małe miejsce, ale bardzo fajnie wykorzystane. Trawa jest jak dywan. Jaka super fontanna w Toronto. Pieski i tylko jeden kotek. Pieski pracują, a kotek ma wszystko w nosie. Jedyny, który tu się nie przejmuje niczym. A jest kość na górze. Mamy tutaj ten mural. Ciekawy. Dobrze, idziemy dalej. Taka wspaniała część stara Toronto. Widać. Tu jest ten budynek. Tu jest fajna knajpka. Okej. Tu jest ten budynek z tym freskiem z przodu. Tu jest cały widok na ten budynek. Trochę pod słońce, także za bardzo coś nie widać. Kanadyjskie piwo, Moosehead. Idziemy w stronę St. Lawrence Market, który jest jednym z największych food market. Nie wiem, jak się mówi po polsku food market. Jedzeniowym. Spożywczym. Boże, jedzeniowym. Czyli to jest jeden z największych spożywczych marketów tutaj w północnej Ameryce i też jeden z najstarszych. Fajna uliczka. I to jest, sorry, to jest ten market na zewnątrz. Zrobimy zewnątrz, dlatego że dzisiaj jest jeszcze holiday. I market jest zamknięty, ale tak wygląda z zewnątrz. Cokolwiek jest wynalezione do jedzenia, to prawdopodobnie tutaj można kupić. Tu jeszcze raz. Downtown Toronto. A ja lubię takie pierdoły różne kolorowe. Wiatraczek na działce. Sklep z pierdołami. Proszę, wszystko tutaj jest. Duże gondole. Nawet panowie syreny są, popatrz. I wycieryfraczki kanadyjskie. I
brytyjskie. A tu można przejść się po różnych parkach. Jest taka trasa samymi parkami w Toronto, żeby iść. Wiewióreczka jest. Coś ma w pyszczku, jakąś bułkę. A jaka śliczna. A, orzecha ma. I zakopuje orzecha. A tam gołąbki się kąpią. Na fontannie. Śliczne. Ślicznie tu jest. Jakieś śliczne malwy. Zielone Toronto. To jest katedra z świętego Jamesa. Nie wiem, czy jest otwarta. Nowoczesne i stare. A tutaj kręcą film, bo Toronto jest bardzo znane, jeśli chodzi o produkcję filmów. Bardzo często udaje amerykańskie miasta. To jest też dla nich taniej kręcić w Kanadzie niż w Stanach często. I tak to wygląda. Za bardzo tu nic nie widać. Ale... A tu dalej idziemy sobie King Street i takie fajne kafejki po drodze. Happy Canada Day. 150 lat. Jest chłodno, jest przyjemnie. Także perfect day so far. Jung. Tu jest ten wieżowiec, gdzie nie mogą okien myć. Znaczy już może teraz wymyślili maszynę, ale mieli problemy. Jest zaokrąglony i żadna maszyna tam nie działała do mycia okien. Ciekawa architektura tutaj. Takie kompilacje różnych budynków. Bardzo ciekawe to jest. Widzimy teraz to z dołu, to co wcześniej widzieliśmy z góry. CN Tower. A tutaj jest stary ratusz Toronto. I zaraz zobaczymy obok ten nowy. Zobaczcie, jak fajnie. Jak ja lubię takie ujęcia. To jest Hudson Bay. Najstarszy kanadyjski sklep. To jest ich główna siedziba. Teraz te sklepy są w każdym dużym mieście. Ale ten był jeden z pierwszych. I się wpycham tu. Sorry guys. No idziemy w stronę starego ratusza. Jak widać. No, już nie pojedziesz. Policja i decyd. Dobre. Ciekawe, czy ten kierowca przeskrobał. Tu mamy połączenie nowego ze starym i znowu nowego, czyli to jest nowy ratusz, tak jak już mówiłam. To jest Nathan Phillips Square. Jakieś festywity się kontynuują z okazji 150. urodzin.
tutaj przy ratuszu. To jest ten nowy ratusz. Chłodzi od tej wody. To w ogóle jest fajne światło. Doing some sort of Tai Chi dance here. To jest fajny widok. Ten stary zegar na tle tego nowego wieżowca. Bunch food trucks. Yep. Kanadyjskie food trucks. A tutaj jest hotel Sheraton Center Hotel. Pokazuje nasz multikulturalizm, tak? Tak to się mówi? Yeah, I know. There is nasz polski. Witamy. Zielony park w centrum Toronto na samej Queen Street. Proszę, ktoś jest zmęczony, chce usiąść sobie na ławce, to ma to w centrum. Tutaj jest jedna z głównych ulic i najbardziej ruchliwych, University Avenue. I ona jest ta bardzo ładna. Taka kind of jak Park Avenue w Nowym Jorku. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Tutaj są też takie fajne fontanny. I idzie prosto do uniwersytetu, a w tą stronę idzie do Front Street. I tu jest środek University Avenue. Takie refreshing fontanny. No i trafik. Tam jest uniwersytet na końcu, ten budynek. No. Canada Life Insurance Company. Jest art piece. See, z rur można zrobić i z betonu. Art piece. Terrazzo Tower. Się coś chmurzy, ale mamy parasolkę, także jest good. We cover. We all cover. A tu mamy bardzo różne ciekawe butikowe sklepiki i jest jeden, który jest bardzo ciekawy. Zobaczcie sami, na jaki temat jest ten sklepik. Może chcesz mnie tak iść zobaczyć? Co? Pójdziemy? Co tam sprzedają? Podejść można, why not? To idziemy. Bo tutaj samochody jeżdżą. No jedzie facet leci. No zobaczymy, co oni tutaj sprzedają ciekawego. O. Takie wydziwione. Cheers, bitches. Oni tutaj robią te zajączki. Bad, bad, bad rabbits. See? Personalized condoms. You can have a condom with your name on it. Vanilla, strawberry.
Prawie jak te fasolki, nie? Różnorakie. Bardzo impressed tym. No to jest taka ulica Queen Street, także tu są takie różne weirdos. To znaczy weirdos. Różne butiki, knajpki, jakieś tatuaże, jakiś piercing, takie rzeczy. Taki mysz-masz wszystkiego. Ciekawe rzeczy takie różne są tutaj. Szukałam tego słowa i chciałam powiedzieć, że to jest taka ulica bardzo alternatywna. No i doszliśmy do tego CTV Building. Chociaż nie chcieliśmy tu iść tak daleko, ale no już stracimy. Jak już jesteśmy. Tu jest Live News. CTV to jest jedna z głównych stacji telewizyjnych w Kanadzie. Ma różne oddziały, nawet jeden mamy w Kitchener nasz lokalny. Tu jeszcze idziemy, jeszcze wieża. Zaraz będziemy, dojdziemy do Chinatown i wrócimy z Padajną, czyli tą ulicą, która ma trochę Chinatown. A tu jest, zobacz, jaki fajny budynek. To jest ten School of Design. No, różne takie butiki są. Takie fajne, małe sklepiki. Tu jakaś budowa. Wieczór się zbliża i temperatura jest perfekt. Jesteśmy sobie w Radisson Edwardian Hotel. Jak ktoś tutaj chce przyjść na drinka i mieć fajny widok na wieżę. I jutro znowu trzeba iść do pracy. Co prawda tylko na 4 dni, ale trzeba.